Pierwsze, pierwszego, pierwsze ulepszenie po prostu Battle God, czyli bardzo potężne ulepszenie dla szczura. Zobaczmy, czy on zmieni, może jakoś swój wygląd, bo nie wydaje mi się tak generalnie. Ulepszymy go. No właśnie, jest teraz taki zenchantowany, ale pewnie ma, no właśnie, HP 500 na 500. Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft na modach, czyli fantastyczny Minecraft. Jest to 79. odcinek właśnie z naszej serii. E, dowiedziałem się niestety straszliwej rzeczy, e, bardzo, bardzo smutnej rzeczy się dowiedziałem. Mianowicie Próbowałem dostać się na planety, które nam pozostały, tak jak widać tutaj w naszych questach mamy jeszcze cztery światy kosmiczne, których nie zwiedziliśmy, mianowicie Erebus, Aurorian, Atom i Primordium. I powiem wam bardzo smutną rzecz, nie jesteśmy się w stanie dostać na żaden z tych światów. Podejrzewam, że prawdopodobnie, mimo że questy już są do tego przygotowane, to modpack, mimo, po, po, z powodu tego, że on dalej się rozwija, po prostu nie jest jeszcze gotowe, ponieważ te światy muszą zostać oczywiście, e, mimo że mody same w sobie istnieją same, tak po prostu, o, to jako one, jako planety, muszą zostać nadpisane i dużo rzeczy musi zostać przepisanych. Przez ostatnie 3 godziny sprawdzałem, czy mogę się dostać na te e, właśnie planety, i w międzyczasie zjedziełem też w wszystkie wymiary. I dowiedziałem się tak. Primordium nie istnieje. Erebus kraszuje świat. W ogóle niszczy świat na zawsze już po odpaleniu. A Atom i Aurorian wyglądają obydwa bardzo podobnie. Mianowicie. Kiedy wchodzimy do tego świata, nie jesteśmy się w stanie dostać do niego z Ziemi, z Księżyca ani z naszej stacji kosmicznej, ani do żadnego innego świata, więc e, okazuje się, że to, że zbudowaliśmy tutaj tą rakietę, to, że byliśmy w kosmosie i to, że zbudowaliśmy sobie stację kosmiczną, to nie oznaczało absolutnie nic. Mimo, że tutaj dużo jest rzeczy w tym modzie, to nie będziemy w stanie ich wykorzystać, jako że nie jesteśmy w stanie podróżować poza właśnie nasz tutaj układ Ziemia-Księżyc. Niestety. Primordium, znaczy nie Primordium, tylko atom i Aurorian wyglądały w taki sposób, że niebo było czarne, nie było nic widać i były w takim dziwnym stanie, jakby fuzji pomiędzy Twilight Forest a naszym światem, w sensie jakby atom składał się z pięciu biomów, absolutnie nie przypominał rzeczywistego moda. Tak jak mówiłem, niebo było czarne i nie było widać słońca ani nic. I jakby on był zablokowany w takim samym stanie, w jakim zablokowanym jest normalnie. Hmm, zróbmy tutaj ulepszenie do tego drawera w międzyczasie, bo się zapycha. Był w dokładnie takim sta samym stanie jak. Ee... Yy, zamknięty po prostu Twilight Forest, czyli był w stanie zmierzchu, czy tam wschodu słońca, to w sumie sensie nie ma zbyt dużej różnicy. I yy, yy, bardzo dziwny był to świat, bo on mieszanką biomów z, jakby z naszego świata i ze świata Twilight Forest, w sensie jakby... Yy, E, cztery biomy tam były, czyli pustynia, extreme hills, magiczny e, las i ocean e, były z naszego świata, ale był tam jeszcze taki dziwny, e, dziwny biom, który nazywał się Spooky Forest i on miał te drzewa, które są bardzo dużo, jest ich Canopy trees z e, Twilight Forest'a, e, ale e, dziwny był ten biom, nie występuje on nigdzie innej w grze, więc bardzo to było właśnie dziwne e, i tam muzyka była trochę popsuta. I co ciekawe, muszę zauważyć, że na podłodze, na dnie oceanu, respiła się taka ziemia z Midnighta. O dziwo! Aurora wyglądał bardzo podobnie, tylko taka ziemia respiła się na górze yy, gór wysokich, bo tam yy, biom był gór wysokich, tam się kilka biom właśnie różniło i na tych górach wysokich była normalnie jakby wymiar Midnight'u e, i też z kolei było kilka biomów z soplenty i też było czarne niebo jakby zamknięte w stanie e, zmierzchu, tylko że Aurorian miał jakby troszeczkę zmienioną grawitację, jakby miałem trochę mniejszą e, w przeciwieństwie właśnie do... E, Sprawdźmy czy mamy tutaj nasiona gdzie wypełnione, no właśnie, to na przykład mamy wypełnione nasionami. Tutaj jeszcze nie, może tutaj mamy? Nie, tutaj jeszcze nie, ale o, tutaj też będziemy nie było, musieli się tym zająć. Eee, była tam troszeczkę mniejsza grawitacja, kiedy w atomie e, były e, normalna grawitacje i jeżeli nawet jesteśmy w stanie się tam dostać, w co wątpię niestety, e, to nie... Mm, nie ma tam czego szukać, bo nie respią się tam dungeony, nie rozpią się tam też moby z tych modów, tylko respią się normalne rzeczy z naszych światów, z naszego świata, z Twilight Forest i też troszeczkę właśnie z Midnightu, generalnie dziwne rzeczy jakieś, więc niestety to jest smutna informacja, że nasze podróże w kosmos musimy za. Trzymać tutaj, zakończyć. W przyszłości, pewnie jak ta paczka zostanie rozwinięta, to te mody zostaną dodane pełnoprawnie, ale tak, póki co, to niestety nie możemy tutaj nic rzeczywiście zrobić. W dzisiejszym odcinku, tak jak powiedziałem, chciałbym zrobić. Nie mam tu sera, niestety. Chciałbym mm, oswoić sobie. O, w sumie mogę to powywalać. <laughs> Oj, przepraszam. Chciałbym oswoić sobie szczura i dać mu jakieś potężne upgrade, żeby był maszyną do zabijania. E, czy ty. Oh, naprawdę? Czekajcie, bo. Dobra, w sumie rozbrujmy się, bo mamy naprawdę dużo rzeczy do latania w kosmos. Które są nam teraz absolutnie kompletnie zbędne, bo już z kosmosu raczej nic nie wyciągniemy. To mogę to odłożyć? Do... Nie, no w sumie to wezmę ze sobą. I stan mogę tutaj też odłożyć, czy nie to mogę tu odłożyć kompletnie, to też. To zresztą w sumie nie przydadzą nam się go do końca serii. No a ja jestem zdruzgotany, bo bardzo duże nadzieje pokładałem w tej serii. Myślałem, że odwiedzimy sobie setki różnych planet właśnie. I będziemy zdobywać jakieś ekwipunki i tak dalej. Myślałem, że na tym też się paczka może w jakimś dużym stopniu opiera. Okazało się, że niestety jeszcze, prawdopodobnie jeszcze, ale nie, jednak, mimo wszystko. Mmm... W sumie czy to jest jakkolwiek potrzebne? Trzymując nie, to nie jest potrzebne w ogóle, więc wywalę to sobie. W ogóle mamy tutaj trofeum Questing Rama. Mm, pewnie nie widzieliście jak zdobyliśmy je, ale zrobiliśmy je w taki sposób, że questing rama nakarmiliśmy 16 wełnami. Po prostu to było w tym odcinku, którego nie y, opublikowałem i chciałem wam po prostu przypomnieć o tym powiedzieć, żeby potem nie było, że to zrobiłem. I się okazało, że on nam dał tak, blok diamentu, blok złota, blok emeraldu i chyba blok lapisu i blok y, żelaza. Ten róg, który nie wiem do czego służy, ale jeżeli zatrąbimy nim, to mamy dźwięk. Mamy dźwięk owca, ale. Nie słychać go, prawda? Dziwne, wcześniej było go słychać. Eee, no, w każdym razie. My tam mamy, prawda? Ten Dragon Forge, prawda? E, pójdźmy sobie po cztery bloki. Eee... Po cztery bloki, znaczy po 8 w sumie bloków kości. O, dokładnie, pięknie. I będziemy mogli sobie już tą jakby tam minimalną warstwę czy cokolwiek wstawić już. Wow, a czym ty... To jest... Chodź tu... O, ty gałganie! O nie, chodź tutaj. Chodź tu do mnie. Nie będziesz mi tutaj uciekał. A to się schował, co nie? Oj, wystrzeliłem strzałę. Schował się tak bardzo dziwnie, nie, nie wiem, nieprzyjemnie. Jakoś dziwne to było w Kamerzecie. Mmm, dobra. E, tak chyba mniej więcej się to robiło, bo ja konkretnie nie pamiętam. E, to musi być na pewno tutaj. I jeszcze te e, dragon. A, w sumie. No tak, rzeczywiście. Dobra, to zrobię w sumie to tak troszeczkę, to będzie łatwiejsze, bo będę mógł w normalny sposób to ustawić. Ale całe szczęście bardzo, bardzo się cieszę, że te rzeczy z Auroriana, przede wszystkim z Auroriana, bo Erebus albo Atom mnie tak bardzo aż nie interesowały, że można je po części dostać właśnie z tych extra kapitaly okay, czy mm, Oj, przepraszam, znowu co, co się dzieje Jakieś nie przygotowałem się do tego zbytnio, Creative Only. No to fajnie, generalnie Creative Only. Czekajcie, gdzie było. Tak, tutaj był Extraterrestrial Cage. To naprawdę bardzo fajne rzeczy się zdobywa. Ale w sumie Unclaimed Black Market Container to też jest interesująca jakaś opcja. Eee, dobra, tylko zastanawiam się teraz, gdzie miałbym znaleźć te szczury. Bo nie jestem konkretnie eee, pewien, gdzie miałbym rzeczywiście szczury znaleźć. To ja mam w ogóle Urgasta. Czy mi się wydaje, to był rat upgrade combined creative, ok. To był też rat upgrade bukany, to był fisherman, eee, ok, ok, ok. Hmm. Pite Pipe, to też jest z radców, ale generalnie to chyba nie ma tutaj właśnie takich e, przydatnych jakkolwiek rzeczy z moda rad. Poza tamtymi ulepszeniami tam u góry, no ale to nam wiadomo, to jest szczurna <ścoughs> szczurna. <ścoughs> Ojej, szczur na, na strzale. E, garbage pile. O, w sumie e, zróbmy sobie tego 49, zrobiłem z tego 7 na strefę i tutaj będą mogły się szczury respić. To bardzo fajne będzie w sumie. Petrock. Mhm. Dobra, nic tutaj nie, więcej nie znajdziemy ciekawego, ale no dobra, możemy pójść zobaczyć, postawić to na przykład gdzieś mm, gdzieś e, i wtedy sobie... Zobaczyć, czy będą się respić rzeczywiście szczurki. A to są te garbage pile, to są takie. O, po prostu, no dobra, w porządku. Eee, dobra, kurde, to nie zadziała. Muszę oczyścić stąd. Czemu ja? A, bo ja mam to włączone, dobra, nieważne. W takim razie jest mi tą pochodnię, dobra. Okej, okay, już mamy tak, dwa, trzy, cztery, tam już się szczur zrespił, ale w sumie to mnie póki co nie interesuje, bo jeszcze nie jest to zamknięte, a chciałbym, żeby to było zamknięte wpierw, żebym mógł sobie te szczury wyłapać jak jakbym chciał, po prostu. Hmm, co to jest za drzewo jakieś dziwne? Hmm, nie wiem o co chodzi z tym drzewem, rozwalę je, żeby sobie zdobyć drewienko. Eee, ono jest jakieś rozwalane. Czy one? Potencjalnie zostało rozwalane przez ten wybuch? Tak, potencjalnie zostało rozwalone przez ten wybuch. Eee, ok. okej. Dobra, mam troszeczkę bloczków drewna. Mogę sobie to zamknąć, tylko kurde, będę potrzebował dwa razy więcej tego. Ale dobra, to się zara ogarnie, nie ma problemu. Tylko będę musiał uzupełnić troszeczkę moje zapaski... zapasy drewna. Zapaski? No takie ma małe zapasy chciałem powiedzieć tak trochę, ale dziwnie mi to wyszło. E, I dobra, i teraz e, to jest, Zgubiłem bildy słon, dobra. Osiem nam zostało, no właśnie, właśnie, właśnie. E, poszukajmy jakiegoś drzewka. Nie musimy w stanie szukać drzewka, bo możemy wziąć drzewko. E, ale się cieszę w każdym razie naprawdę z tych rzeczy, które zdobyliśmy, przygotowując się w kosmos i będąc nawet na księżycu samym, to się z tych rzeczy naprawdę już cieszę. Więc, bardzo, bardzo fajnie. Hmm. Dobra, walić to. E, to jest akurat bardzo fajna rzecz. Na przykład, Disper Miecz, który ma 70 obrażeń, bardzo też fajny, rzeczywiście. Dobra, czy tu się zrespiły jakieś szczurki? Bo jak się tutaj szczur zrespi. O, tutaj są w ogóle wbudowane teksturki tu są kości, ale tu są butelki na przykład, to jest ciekawe. Co te szczury? Te szczury coś tutaj kombinują. Dobra, w Kime ja sobie wezmę tego szczurka. Chodź tu. No chodź chodź chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź szczurku. Kurde, wolniej się po tym chodzi. Dobra, zdejmę tą tarczę, bo mnie... O, o nie, zebrałem szczura i suwałem, odłożę go z powrotem. Kurka wodna. Dobra, kurde, nie wkurzajcie mnie. Dobra, to może troszeczkę zaję, bo to nie jest takie łatwe złapać coś, co porusza się z prędkością światła i ma taki mały hitbox, to nie znowu wypuściłem. Kurde. O, dobra, udało się. Mam szczura tutaj zamkniętego. I teraz sobie wybudujemy może taką wieżyczkę, w której yy, będzie on tymczasowo ten obszar będzie nam już niepotrzebny kompletnie, ponieważ... O, tak jak właśnie powiedziałem już dzisiaj na początku odcinka, zamknęliśmy nasz program kosmiczny. Dobra, tutaj jest nasz szczurek. Potrzebujemy teraz troszeczkę sera. Czy ja mogę kupić ser z y, tawerny? Bo coś mi się kojarzy, że mogłem. Chyba jednak nie. E, Hese. Jak mogę zdobyć ten ser w takim razie? Dlaczego w ogóle połączenie mleka i jajka to jest ser? Kompletnie tak to nie powstaje. Ser powstaje poprzez fermentację samego mleka. Mmm kreatywny ser 2,500. A za, za co, za czego zrobienie możemy sobie kreatywny ser kupić? Aha, za odblokowanie sekretu Game of Atlantis. O. O, a to ciekawe akurat. A warta awatar of Atlantis. Czy jesteśmy w stanie to zrobić? Chyba tak. Chyba jesteśmy to w stanie zrobić. Teraz tak o Mmm... Więc tak, będziemy potrzebowali... O nie! Wydostał się ten szczur! Jak to jest możliwe? O, no nie wierzę po prostu. Szczur mi się wydostał, on gdzieś tutaj jest. Dobra, chodź tutaj szczurze. Chodź, chodź, chodź. Dobra. Wygląda na to, że nie mogę go tam zamknąć na długo, bo on ma umiejętność przenoszenia się pomiędzy ścianami. Mm, chwila, bo ja chciałem... Co, co ja chciałem zrobić tak konkretniej? Game of Atlantis, tak, tak i Avatar of Atlantis, ale coś jeszcze chciałem w międzyczasie zrobić? Coś mi padło do głowy i potem wypadło. Nie wiem co to było tak w ogóle. Dobra, to, to, Rattoga jest nam potrzebne. To na pewno jest nam potrzebne. Więcej tego! Ojojoj, oj, oj, kurczę. Hmm. Czy mogę to za to jakoś zdobyć? Archeologist hat, tylko hmm, by na to pozwalał. Kurde, muszę chyba sobie to pójść do Atlantis ogarnąć. Hmm... Myślę, że taka ilość będzie nas satysfakcjonowała, na chwilę przynajmniej. Możemy zabrać sobie pieniążki. Czy mam tutaj jakieś śmieci z Atlantis? Nie, nie zabrałem żadnych śmieci. Całe szczęście. O, w ogóle tak tutaj jest ten questing ram, który nas oskamował. Zabijam cię. Zabijam cię za karę za to, że nas oskamowałeś. Oskamowałeś nas, ponieważ powiedziałeś, że wielkie bogactwo nam dasz, a dajesz nam tylko shadera, shaderbaga, swoje trofeum, róg, który nic nie robi i po bloku jakiś tam cennych surowców. Ale po bloku? Proszę cię, no gościu, przecież. Żartujesz sobie chyba ze mnie. W sumie, to chyba nie ma żadnego innego użycia niż robienie tych petalsów, więc ja sobie w sumie to od razu przerobię na te petalsy. E, I będzie mi od razu wtedy zdecydowanie łatwiej e, po prostu magazynować to. E, I sobie te trzy, które mi pozostały, to sobie wywalę mm, gdzieś w kosmos, na przykład tutaj. E, I teraz tak, żeby zrobić non-believer, w sensie najpierw awatar, coś tam, coś tam, to musimy tak: awatar, mm, musimy tak: czapkę pirata na środek. Tutaj Arcane Technology, tutaj Psionic Brain, tutaj chyba Rad Toga, z tego co już pamiętam, bo to chyba pamiętam, tak, dobrze. Farerat Claw i to tutaj, to tutaj i to tu musi być tak, ten GEM, a tutaj musi być Ratlantian Automaton Head, tak? Automaton Head, tak, dokładnie. I tam musi być ten GEM, i ten GEM jest chyba uzyskiwany też za pomocą tych płatków, prawda? E, tak, dokładniej 8 emeraldów wokół to już nie będzie problem ze względu na to, e, jakie bogactwa w postaci właśnie emeraldów znaleźliśmy konkretnie i na księżycu. to już właśnie z tego powodu nie będzie żaden problem. To jest jakieś szkło utwardzone chyba z y, Thermal Foundation. Ciekawe co ono tam robi i dlaczego ono tam robi. To mnie dostanawia. I e, teraz tak, tutaj głowa. No i mi nie wyszło. Prawdopodobnie dlatego, że ten y, ta czapka jest uszkodzona, dlatego ją sobie szybciutko naprawię bardzo szybciutko, nawet bym powiedział naprawdę bardzo szybciutko. I teraz spróbuję to zrobić. Hmm, teraz powinno już zadziałać szybciutko. Dokładnie, bardzo dobrze to działa. Eee, z tym chyba nie mogę nic generalnie zrobić. Ale mogę zrobić takie ulepszenie, które jest bardzo fajne. Tylko, kurde, nie pomyślałem o tym. Muszę najpierw te ulepszenia porobić. Ujujujujuj. Hmm... No to już nie jest takie przyjemne, ale. Y, ale, 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 ale. Możemy odebrać nagrodę za to. 2500 i Conveyor Belt. Wow. Rad Upgrade Combine. Naprawdę ja mam wykorzystać to, o Boże. Hmm. Game of Atlantis, w ogóle czemu to mnie każe zrobić teraz dopiero? No dobra, no zróbmy to. To w sumie nie było aż takie trudne, tylko skąd je ja wytrzasnę? Drugie. Hmm. W sumie to nie mamy wszystkie te rzeczy. No dobra, no to zróbmy to rzeczywiście. E, jeszcze raz: Chiseled Marble Cheese Brick, czy Marble Cheese, Marble Cheese Pilar. Więc na to, że chyba muszę się udać z powrotem jeszcze raz do Atlantis. Jeszcze ten jeden ostatni raz, bo to jest separator, tak? No niestety to jest separator. Dobra, jeden, dwa, trzy. Żebym już pamiętał, co to muszę mieć. Tak, cztery, pięć, sześć, chyba, siedem. 8? I jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, tylko nie pamiętam jaką konkretnie. Kurde, co tu jeszcze musi być? To mamy, to mamy. Wait, chwila, co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Której rzeczy nie mamy? Bo to jest za gema, jeszcze odpowiada. No, te rzeczy mamy. Klała mamy. To mamy. A, Arcane Technology. No dobra, teraz już, już w porządku w każdym razie. Dobra, muszę się udać do Atlantis. I jeszcze ten jeden ostatni raz, niestety. Chyba jesteśmy już w stanie zrobić y, tamto ulepszenie. Tylko nie mam awatara. Gdzie jest ten awatar, ok? Y, nie, gdzie jest ten awatar? Tylko nie mam co wywalić. Kurde, co tu wywalić? Dobra, wywalam to. Nawet nie wiem, co to jest. Dobra, wrócę najpierw do. Y... Do świata normalnego, świat może lagować troszeczkę. Spokojnie, spokojnie, nie ma problemu. Możesz sobie troszeczkę polagować, nam to nie przeszkadza. W sensie, no wiadomo, gdyby zaczęło lagować, to by przeszkadzało, ale to generalnie nie laguje jakoś tak, prawie wcale zwykle. Eee, a jak już, to tak długo nie trwa. Chociaż teraz wyjątkowo długo nam nie powiedział jeszcze o tym. Gdzie jest domek, tu jest domek, dobra. Hmm, gdzieś tam musi być ten awatar, tylko gdzie się teraz zastanawiam? Gdzie może być ten awatar? Bo ja go musiałem zabrać ze sobą. No kurde, holipka. Hmm, czy on może być tutaj w tym crafty? Tutaj jest, dobra. Dobrze, że z daleka mogę go zauważyć. Mogłem, mogę nadal. E, Rad Upgrade Combiner. Teraz, o tak, dokładnie, właśnie. E, hmm, postawmy może to tutaj, bo w sumie może to się przyda. Rad Upgrade Combiner, no właśnie. O, tu jest... O to... Aha, to tutaj jest rzeczywiście ten awatar tak o, że jest tutaj. Spoko. E, te conveyor belty mnie po prostu irytują samą swoją obecnością za to, że dostaliśmy je z Questa, które kazał nam zrobić awatara. E... Tego awatara, Awatara of Atlantis. No dobrze, i teraz możemy zrobić gema w karmenczalezie. Gem i tak będzie nam potrzebny, więc możemy go od razu sobie zrobić. Ymm, osiem Emeraldów. Potrzebna nam będzie do, y, też do drugiego awatara, więc naprawdę możemy go sobie zrobić. Dobra, I jeden jeden w miejsce tarczy. Gdzie jest moja tarcza, okej? Okay. Dziwne. A chyba tarczę dobrania tego, dobrania szczura. No i teraz powinniśmy wykonać to zadanie. Electrical Steel Eye, no to ok. Tutaj mamy co? Rad Upgrade Flight. Ok. Dziwne. Że to, że szczur będzie mógł latać? W sensie, jak to brzmi w ogóle? Czajcie, że ktokolwiek by wypowiedział taką, takie słowa, że czy szczur będzie mógł latać, to oznacza? No, ja to sobie nie przypominam, żeby ktokolwiek powiedział takie słowa. Może ktoś powiedział, ale w sensie ja nie znam takiej sytuacji. Dobra, możemy w każdym razie, yy, właśnie, możemy chyba ten, kupić sobie ser. Właśnie, możemy kupić kreatywny ser. Możemy go kupować, ile nam się podoba. To yy, tylko, że no, to tam. No, to jest efekty, to zrobienie. Najpierw avatar of. Ach, no tak, zapomniałem. Pirat Hat musi zostać ulepszony. Yy, tak, w ogóle zastanawiam się, czemu to nie zostało w sklepie umieszczone. Pewnie dlatego, że. By nie pokazywało co konkretnie, bo też było pokazane by e, unlocking secret, no ale jednak bardzo szybko rozwiałem te wątpliwości, co to jest za secret. No i jeszcze coś było za e, ukończenie secret, prawda? Coś jeszcze chyba było, tak mi się wydaje. Tak, to i to jest konkretnie dimensions, czyli musielibyśmy wykonać to, e, żeby, żeby zdobyć tą popiątną kanapkę, prawda? To jest popiątna kanapka, dokładnie. I to też jest jakiś sekret Legendary Artifacts, na porządku. Dobra, w którym momencie yy, nasz yy, kapelusz musi już być gotowy, jestem tego pewien. Kurde, przestraszyłem się, że to był ten Atlantean Speed, ale w sumie nie chcę tutaj dotrzeć chcę tutaj dotrzeć, żeby zrobić Avatar of Atlantis. No i kurde, no właśnie w sumie będę potrzebował jeszcze dwa Rad Brainy. Uuu, o tym nie pomyślałem. Będę musiał zaatakować dwa Neoratlantiany. Hmm. Średnio bym powiedział. No dobra. Póki co, oswoimy sobie naszego szczurka. Eee... Tak? Już mogę to zrobić, bo mam kreatywny ser. Natychmiastowo ma szczurę oswoić. Co tu się. Rat hole. Co? Jakie oszustwo? Szczur sobie zrobił dziurę. Chodź tu do mnie, szczurze. Ja chcę cię oswoić natychmiastowo. Lepiej podprzyj tu do mnie. Czy znowu się schować gdzieś tu w maszynach? Chodź tutaj, szczurze. Nie będziesz mi uciekał wieczność. Gdzie ten szczur jest? Hmm. Dobra, wiecie co? Tak sobie myślę, że. Skoro ja i tak jestem tutaj po to, żeby te szczury oswoić, mam nadzieję, że tu nie ma żadnej dziury. Chyba nie ma. Czyszczuję się tylko w nocy respią, bo tak, tak by w sumie wyglądało, bo w sumie nie ma tutaj żadnego. Dobra, tutaj było napinanie łuku, to cię zabiję. Hmm. Hmm. Mi. Mi. Hmm. To było średnie, gdyby tak było. Musiałbym odnaleźć tego szczura jeszcze raz, ale moja baza jest troszeczkę. No, troszeczkę jakby to powiedzieć. Wypełniona rzeczami, może tak bym to powiedział. Hmm. Może tu się schował? Nie, nie schował się tu. Może już nie żyje tak w ogóle, bo od tego, od porażenia prądem, albo od wejścia do kraszera. Nie ma tu nic, serio, okej. Okay. Aha, bo to jest e wejście do kraszera, dobra. To nieważne w takim razie. Hmm, może się dostał do netheru, mam nadzieję, że nie. Tylko gdzie on może być w takim razie? Gdzie ten szczur sobie siedzi? Hmm. Chyba go już niestety nie odnajdę. To co, muszę czekać na noc, żeby się zaczęły szczury respik? Przecież to jest taki bezsens kompletny. No dobra, to może zrobię sobie już kolejny raz. Wow, to że się, że to jest coś dziwnego, a to jest tylko Questing Ram Trophy czyli trofeum tego Questing Rama. No, serio go tu nie ma chyba. Hmm. A mo. Możliwe, że zabiło go to działo. No, to wtedy rip po szczurze byłoby. No dobra, no to zróbmy ten Eclipsed Clock z tego co pamiętam to się tak nazywało, Eclipsed... Tak, tak, konkretnie to muszę sobie zrobić. No niestety... E, muszę złożyć na to gastyra, mam mało tych gastyrów. o kurde. To mi się troszeczkę nie podoba. Będę no, ja musiał zasadzić gazy, ale to myślę, że sobie to zrobię w niedalekiej przyszłości. E, I teraz tak, tam co było? Nadal był Obs... Nie, nadal była Ender Pearl, okej. Okay. Eee, tu są główki? Nie, to są główki eee, Endermanów, a główki Szkietów są tutaj konkretniej. Dobra. Jeszcze Enderperły potrzebuję. Jedną i teraz 4 złota i 4 obsydianu. 4 złota... 4 obsydianu... No i w sumie możemy jeszcze to robić w pełni. Eee, Ewiltir? Dokładnie czy z tego się robi coś jeszcze? Nie, to się nic więcej nie robi, to średnio tak troszeczkę ale no niech będzie. Słynie to dobrze, bo to zabierasz na mój zegasta, główkę widerową, yy, czy tam nederową, czy jakkolwiek. I co? Wschodzi słońce. Ja bym chciał, żeby zachodziło. Mm. Czy to naprawdę. Ja pierdolę naprawdę to sprawia, że słońce zaczyna wschodzić. Naprawdę to sprawia, że słońce wschodzi, a nie może sprawić, że zachodzi. To jest najgorsza rzecz na świecie. To jest najgorsza rzecz na świecie. Eee, zabieram to ze sobą i idę pod ziemię gdzieś, głęboko daleko. Moje wiecie co? O, dobra, dobra, jest coś tutaj. Szczur myk. swoim. A, to jest nieskończony. Dobra, dobra, czyli to jest mój yy, oswojony szczur. Spróbujemy go wynieść na powierzchnię. A, wywalam to. Mm, zobaczymy, czy rzeczywiście jest oswojony w sensie, co on będzie robił takiego ciekawego. Silver a weźcie, i idźcie sobie, są dobra. Dzięki na razie. Ehm, a wystawmy go tu na przykład. I co on robi? Co on może robić? O, jest, rad. Current command wander, Ok, czyli może sobie chodzić. Set command stay here. Follow me, hunt animals, gather items, harvest... ok, tu mam różne rzeczy. Stay here, niech będzie. O, on się napierdział z silverfishem, gin silverfiszy. Co tutaj robią silverfisze, znowu? Wyrastają się stąd. Co to działo robi? Ja muszę, ja jestem już pewien, że ja muszę to działo ulepszyć zdecydowanie. Czy on ma o, o, obra, obrażenia? Dostał, tak, dostał. E, zróbmy mu na przykład, poczekajcie. Rat Upgrade, jakie są tutaj ulepszenia? To mnie ciekawi bardzo. Gast tier. to będę musiał sobie zrobić. Warrior, to jest mnie interesujące ulepszenie. Ostatecznie chciałbym mieć y, Non Believer ulepszenie. To bym musiał mieć cztery takie, czyli 16 takich, czyli tak: 16 tego, 16 tego, 16 tego, stack diamentów, 16 bloków i 16 mieczy diamentowych, czyli kolejne pół staka. Hmm, wszystko posortowane ładnie tak jakbym chciał. Myślę, że resztę rzeczy można sobie na spokojnie bezproblemowo usunąć, ponieważ wszystkie te rzeczy, które bym chciał, to już mam. Tylko, że myślę, że może jeszcze więcej tych rzeczy sobie otworzę, naprawdę, bo myślę, że całkiem jest nawet warto. Hmm, wiecie co? Zastanawiam się, czy nie ulepszyć sobie tej skrzynki. Doskonale. Teraz mam wrzucić tu zdecydowanie więcej rzeczy, to jest bardzo fajne. Tu mamy w ogóle ulepszenie, żeby szczur stał się smokiem, co ciekawe. To jest do latania, tutaj mamy na armora, całkiem dużo tego już pozdobywałem. I co ciekawe, ja w ogóle zrobiłem też Warriora. Warrior jest nam najbardziej potrzebny tutaj do Battle Goda e, Gastier, bym sobie to ogarnął. Mogę to kupić, dobra, dobra to nieważne w takim razie. E, Ghast to kompletnie, naprawdę nieważne. Jeżeli mogę to sobie kupić, e, to cztery Warriory nam są potrzebne i właśnie ten Nether Star na jedno takie ulepszenie. No to spoko, uważam, że spoko. E, tu mamy jeszcze coś, mamy to na pewno. to... To mam w ogóle szefa, dostałem rad, upgrade szef, bardzo fajnie w sumie. Hmm, myślę, że zabiorę się za otwarcie więcej tych skrzyneczek. Tak się akurat złożyło, że otwierając wystarczającą liczbę skrzynek, można uzyskać wystarczającą ilość rzeczy, więc myślę, że od razu możemy zrobić po raz, yy, znaczy po raz. Pierwsze... Pierwszego... Pierwsze ulepszenie po prostu Battle God, czyli bardzo potężne ulepszenie dla szczura. Zobaczmy, czy on zmieni może jakoś swój wygląd, bo nie wydaje mi się tak generalnie. Ulepszymy go. No właśnie, jest teraz taki zenchantowany, ale pewnie ma... No właśnie, e, HP 500 na 500, Mamy mu dać za to ser. Jak mu damy kreatywny ser, to co? Hm... No to co będzie robił? No nie w każdym mamy pierwszego szczura, bardzo ubolewam nad tym, a bo on ma, on ma ten, on ma dynie na łbie i tyle, po prostu myślę, że to jego kapelusz, żeby nie tak chodził do końca życia, ale to po prostu, dobra, no to S w takim razie, eee... Będziemy mogli w przyszłości połączyć jeszcze to ulepszenie, ale myślę, że to zrobimy w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Odcinki codziennie o 18. I tak samo jak też i jutro, więc padajcie. Póki co żegnam się z Wami. Cześć!